W minioną niedzielę poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który awanturował się i był agresywny w autobusie linii numer 185. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że ten mężczyzna jest pijany, dlatego też został przewieziony na izbę wytrzeźwień. Kolejnego dnia do komisariatu policji na Nowym Mieście zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie, że ten sam mężczyzna kierował wobec niej groźby karalne oraz naruszył jej nietykalność cielesną. Dzisiaj usłyszał on prokuratorskie zarzuty, a decyzją sądu otrzymał najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.